nie włączam w młynie radia, nie mam radia. Psułoby mi muzykę. Znajdujemy się w Dąbrowie Górniczej, a konkretnie w dzielnicy Okradzionów, w ostatnim młynie gospodarczym czynnym w okolicy. Na przestrzeni historii w samej Dąbrowie było tych młynów podobno 17. Ten został się ostatni jako czynny, poza nim są jeszcze budynki trzech innych młynów. Tutaj pierwszy młyn w Okradzionowie prowadził dziadek mojego dziadka, ale młynarstwo mamy we krwi jeszcze dłużej. Tak się złożyło, że oddali nam ten budynek młyna, który był upaństwowiony przez 41 lat. Oddali jeszcze mojemu dziadkowi, prawowitemu właścicielowi i ja ten młyn odziedziczyłem w spadku, uruchomiłem, zacząłem go prowadzić. Nie wiem, chyba jakieś obciążenie genetyczne. Czyli jak ktoś przyjeżdża ze zbożem, to tutaj się... Znaczy, cały młyn składa się z czterech części. Aha. Czyszczarni czarnej, czyszczarni białej, młyna właściwego i mieszalni i pakowalni produktów. My jesteśmy na samym początku młyna, to jest kosz zasypowy. Zboże po zważeniu, po sprawdzeniu jakości wsypywane jest do kosza zasypowego, skąd kierowane jest do góry podnośnikiem czerpakowym na pierwszą maszynę czyszczarni czarnej do wialni zbożowej. Zboże jest tutaj wsypywane i wędruje do góry. Teraz tak, nie nosimy do góry na plecach. Do tego służy podnośnik czerpakowy. Prawie pod sam dach do wialni zbożowej pierwszej maszyny czyszczarni czarnej. Takich podnośników jest w młynie 11, dlatego że po każdym fragmencie tego procesu, po przejściu przez maszynę czy zbiornik, produkt zboża, później produkt, półprodukt mamy niżej. I cały czas musimy podnosić do góry wsypywać na kolejne urządzenia. Silnik pracuje jeden, jest tylko w piwnicy, natomiast ten hałas jest wytwarzany przez same mlewniki. Nie ukrywajmy, są to maszyny wiekowe i na pewno gdybyśmy zastosowali tutaj nowoczesne, współczesne, ten dźwięk byłby dużo mniejszy, ten hałas byłby mniejszy, no ale tak jest młyn skonstruowany. Mielimy na tradycyjnych maszynach, które tutaj zostały zamontowane tuż po skończeniu budowy młyna. Skład czyszczarni białej wchodzi łuszczarka szmerglowa i opłuskiwacz lokaszny. Te dwie maszyny zdzierają nam pierwszą warstwę skórki z ziarna, do której przywarły pyłki roślin, również innych, jakiś kurz i tego nie chcemy po prostu mieć mocy. To trzeba lubić, tym trzeba przesiąknąć. Jak miałem 5-6 lat, dziadek już był na emeryturze, młyn pracował, a myśmy przychodzili na wycieczkę do młyna codziennie. I to nie tak, że weszliśmy do młyna, musieliśmy obejść wszystkie piętra od piwnicy aż prawie po sam dach. Chyba wtedy się pierwsze zaraziłem młynarstwem. Znajdujemy się na pierwszym piętrze młyna. Tutaj mamy głównie zbiorniki. Zbiorniki na zboże, zbiorniki na gotowe produkty na mąkę, zbiorniki na otręby i zbiornik nad mieszarką do mąki, gdzie prosto z przemiału kierujemy mąkę.
Jesteśmy teraz na drugim piętrze młyna. Tutaj znajdują się maszyny czyszczarni czarnej. To jest wialnia zbożowa. Tam dalej jest też tryjer. Maszyny te służą do wyczyszczenia zboża z wszystkiego, co pozostało jeszcze po procesie młócenia. Czyli kawałków kłosów, słomy, nasion chwastów, drobnych kamyczków. Zboże musi być bardzo precyzyjnie oczyszczone, żebyśmy mieli również czystą mąkę o dobrej jakości. Ja nie jestem z zawodu, nie jestem z wykształcenia młynarzem. Jestem mechanikiem. Młynarstwa musiałem się nauczyć sam, czytając książki, słuchając porad jeszcze dziadka, innych młynarzy, których znałem. Trochę zawód mechanika mi w tym pomógł, dlatego że młynarz też musi być po części mechanikiem. Jest niepowtarzalny zapach, jest niepowtarzalny klimat. I jest no, ten hałas, który chyba od początku polubiłem. Tutaj nam się wsypuje do zbiornika kaszka wymiałowa, która będzie dalej też rozmielana na mąkę. No, trzeba mieć ten młyn w uchu, trzeba go słyszeć, trzeba wiedzieć, że coś gdzieś zaczęło się wsypywać i nasypuje się, a żeby się nie przesypało lub żeby w pewnym momencie produkcji nie brakło jakiegoś mlewa, żeby maszyna nie chodziła na pusto. To jest kwestia doświadczenia. Mniej więcej wiem, ile i jaki proces trwa i gdzie, kiedy trzeba zajrzeć, czego trzeba dopilnować bardziej, a co po prostu zrobi się samo. Kultywuję tradycję młynarstwa w rodzinie, no i już niestety jako ostatni młynarz w dość dużej rodzinie, gdzie tych młynów było więcej. Poza tym ja robię produkt rzemieślniczy. Nie robię masówki, nie robię produktów z chemią, które, nie ukrywajmy, nie są zdrowe. Ja mam pewną grupę klientów, którzy pieką sobie między innymi chleb dla siebie w swoich kuchniach, w swoich piekarnikach. Ci klienci potrzebują mąki czystej, mąki rzemieślniczej, potrzebują mąk ciemnych, razowych, chcą piec smaczne i dobre pieczywo. W dzisiejszych czasach już nie nosimy worków na plecach. Do transportu poziomego służą nam wózki transportowe, które na pewno ułatwiają pracę. Ta praca już nie jest, praca młynarza już nie jest tak ciężka jak kiedyś. Ja mam pszenicę od okolicznych rolników, gdzie ta uprawa nie jest bardzo intensywna i ja ze swojej strony nic do tej mąki nie dodaję. Mąka pszenna zrobiona jest z pszenicy i li tylko z pszenicy. Mój dziadek pracował tu w tym młynie fizycznie, zawodowo do momentu, kiedy nie skończył 77 lat. Mam nadzieję, że ja nie będę pracował dużo krócej. Obok mieszkam, a w młynie spędzam większą część dnia. No jest to, oprócz pracy, jest to pewien sposób na życie.
Kiedyś ten zawód może miał większy prestiż. Kiedyś we wsi był sołtys, kowal, młynarz, oczywiście ksiądz. W tej chwili ludzie nie do końca doceniają tą pracę. W tej chwili chleb kupuje się w sklepie. On się pojawia magicznie w sklepie i wielu ludzi nie drąży tematu, jakie były poszczególne etapy, zanim ten chleb powstał. Najbardziej mi się podoba, jeżeli klient przychodzi drugi, trzeci raz i mówi: taka była mąka.